No co pszczółki, co wy tutaj szukacie? Jeszcze nic nie kwitnie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W szklarni dzisiaj mam 12 stopni. Na dworze jest pochmurno. Czy chłodno? Nie, jest jakieś 8 stopni, godzina 10 rano, może później jeszcze wyjdzie słonko. Na razie nie widać, żeby coś miało tam się przebłyskiwać, ale mimo wszystko będę wysiewać już dzisiaj tutaj w szklarni nasionka. Grządki były przygotowane jeszcze w zeszłym tygodniu w sobotę, a teraz mi przez niedzielę ładnie tutaj przeschły, szklarnia była otwarta i będę wysiewać. Teraz drzwi zamknęłam, bo jednak troszkę czasu dzisiaj tutaj spędzę, a jest na razie tam chłodno, to nie chcę za bardzo zmarznąć. Cebulek, nasion kupuję bardzo dużo. Jak tylko wejdę do ogrodniczego i widzę jakieś nowe nasionka, od razu odzywa się we mnie zew biorącego i te nasionka kupuję. Nieważne, czy będę je wysiewać, czy nie, to ja je kupuję. Przyjeżdżam do domu, mam kartoniki, mam taki kosz wiklinowy duży i tam sobie upycham te nasionka. Ale ilekroć przyjdzie dzień, godzina wysiewu, to Renia jest jak w dżungli. Poszukuję, gdzie ja te nasionka włożyłam. I tak samo dzisiaj było z porem i selerem. Pół godziny straciłam na szukanie. Przetrzepałam koszyki, kartoniki. Nie ma, wcięło, nie ma pora i selera. Mówię, no trudno, będę siała kiedy indziej albo kupię drugi. Co się okazało? Że zachomikowałam go w taką, jak to się nazywa, w kosmetyczkę. W kosmetyczkę wsadziłam nasiona. Wiecie co? To jest dopiero rozpacz. I to już jest ten czas, kiedy można śmiało wysiewać pietruszkę w ogródkach, na polach, na działkach. Pietruszka ma bardzo długi okres wschodów, nasionka wschodzą od 4 nawet do 6 tygodni i potrzebują dużo wilgoci, aby ładnie kiełkowały, aby ładnie wschodziły. Dlatego teraz jest właśnie dobra pora, bo nie mamy jeszcze upałów, słońce nie wysusza nam ziemi, wiatr tej ziemi również nie przesusza, ta wilgoć się utrzymuje i te nasionka będą piły, piły, piły i pęczniały, będzie się wytwarzał kiełek, on będzie się budził, a jeżeli wysiejemy wiosną, powiedzmy końcem marca, kwiecień, czy nawet niektórzy jak wysiewają końcem kwietnia, początkiem maja, to już zdecydowanie jest za późno, przynajmniej w ostatnich latach, bo mieliśmy lata suche i mimo, że wysiewaliśmy nasiona w ziemię wilgotną, to tak naprawdę tego deszczu, tych opadów było mało, ziemia była wysuszana, wiatr i słońce robiły swoje i te nasionka nie miały siły skiełkować z tego względu, że nie napiły się odpowiednio dużo wilgoci. Także jeżeli tylko możecie, to wysiewajcie pietruszkę już. Ja niestety, woda niestety mi stoi, nie wjedziemy ciągnikiem, żeby tego ogrodu pola uprawić, no i będę czekać. Co do marchwi, to jeszcze bym się radziła wstrzymać, z tego względu, że marchew ma krótszy okres kiełkowania, ona wschodzi dosyć szybko i jeżeli tylko pierwsze promienie słońca ogrzeją tą ziemię na tyle, że będzie powiedzmy powyżej tych 12-14 stopni na zewnątrz, około tygodnia, to marchewka zacznie kiełkować. Pietruszka tak nie. I pietruszka nie boi się przemarznięcia. Marchewka natomiast tak. Nie zmarznięcia, bo to są dwa różne pojęcia. Zmarznięcie to jest to, że zmarznie, koniec, kaplica, nie ma warzyw. I ona potrafi właśnie jak wzejdzie z tych pierwszych ciepłych dni przemarznąć i później jak przyjdą jeszcze majowe przymrozki, spadnie temperatura do minus 1, minus 2, ona przemarza i bardzo leci w pośpiechy, tworzy baldachy, wypuszcza kwiatostan, ale korzeń niestety staje się taki łykowaty, bo wtedy idzie produkcja nasionka, a nie korzenia. Także tutaj z marchewką bym się radziła wstrzymać. W tamtym roku i poprzedni rok wysiałam równo z pietruszką, pietruszka była przepiękna,
Żaden pośpiech mi nie wyskoczył, ale marchew połowa była po prostu pośpiechów. Także tutaj do marchwi radzę się wstrzymać. Chyba że będziecie przykrywać agrowłókniną. Później, jak już temperatura przyjdzie taka, że te nasionka będą mogły kiełkować, będą zaczynały wschodzić, no to wtedy nakryć agrowłókniną. Agrowłóknina ładnie podnosi temperaturę. Zimowa, oczywiście agrowłóknina biała zimowa. Zacznę tutaj od wysiewania pietruszki naciowej. Kupiłam sobie taką karbowaną Moskularet 2. Dosyć fajna odmiana, smaczna, aromatyczna i ładnie się krzaczy. Jest dużo tej zieleniny, dużo naci. I wysieję sobie koper krezus. Też bardzo fajnie on wschodzi, wiosenny, bo później tam na pole to już mam swój z roku na rok. Wytrzepuję nasionka i pozyskuję również, żeby tam ewentualnie sobie dosiać. Sieję tutaj najpierw, zaczynam od kopru i pietruszki, z tego względu, że koper wyrośnie mi dosyć wysoki, pietruszka z kolei będzie dosyć długo tutaj w ziemi siedziała, a resztę grządek będę później usuwać, także zaczynam od tych, które będą najwyższe, żeby mi nie przeszkadzały, żebym nie miała ich później w środku szklarni, jak takie parasole będą mi, wiecie, stać. I teraz, jeżeli będziecie wysiewać nasiona, pietruszkę, marchewkę, koper, buraczka, należy wysiewać gęsto. Tutaj trwa spór. Dosyć dużo osób mówi, za gęsto się wysiewa, to jest marnotrawienie nasion, powinno się wysiewać punktowo. Tutaj nie do końca jest to prawdą, dlatego że między nasionami tych gatunków warzyw zachodzi reakcja, współzależność. I jeżeli nasionka posiejemy gęsto, nasionko działa na nasionko, co powoduje stymulację przyspieszenia wzrostu, przyspieszenia kiełkowania, wzrostu kiełka. One oddziałowują na siebie tak jakby... brakło mi teraz słowa. I jedno drugie motywuje. W ten sposób, prosto mówiąc, jeżeli wysiejemy je punktowo, one nie ma tej między nimi współzależności i często wschody są bardzo słabe, takie mizerne, bądź nawet wcale nie wschodzą. Także te warzywa, ja ze swoich obserwacji zauważyłam, że właśnie trzeba wysiewać gęściej, a później konieczne jest przerywanie. Te warzywa lubią gęstość, lubią współzależność, lubią konkurencję kiełka do światła. 6, dobra. No i czas na porę. Wysiałam rzodkiewkę, rzodkiewka odmiany Duo, ta, którą wysiewam co roku, widzieliście w tamtym roku, taka olbrzymia mi porosła i ona nie parcieje, nie twardnieje, jest do późnych zbiorów mięciutka, delikatna i chrupiąca. I ta rzodkiewka nie jest rzodkiewką ostrą, nie jest rzodkiewką łagodną, taka wypośrodkowana, jak dla nas najlepsza i tylko tą rzodkiewkę, tą odmianę wysiewam. Sałatę też posiałam królową majowych, tak naprawdę chyba jest sałatą najlepszą i ją w zasadzie też w przewadze wysiewamy. Por wysiewam sobie 6 odmian, 3 wcześniejsze, takie letnie, i tutaj teraz przeczytać Bulgareserausen. Język idzie sobie połamać. A mówią, że to nasz polski jest językiem ciężkim. No ale faktycznie jest ciężkim. I z tego, co kiedyś doczytałam, rozmawiałam z ludźmi, że polski język jest najtrudniejszym językiem. Chiński jest łatwiejszy do nauczenia jak polski. Także kolejną odmianą taką letnią jest starogórski kamusz. I golem. Golem jest dobrym porem, delikatnym, chrupiącym. Też tutaj polecam tą odmianę. Średnio późny, średnio taki, znaczy po wczesnym, a przed późnym to jest winner. Też rośnie taki niewysoki, ta część biała, zanim się ten pióropusz rozejdzie, nie za wysoki, nie za niski, jest wypośrodkowany, a z późnych elefant i Bartek, to są dobre odmiany, przy czym Bartek jest odmianą niską, ta część biała jest dosyć niska, gruba,
A elefant z kolei jest takim wysokim. Ta część biała jest dosyć długa, długa, taka gonna i dopiero na czubku pióropusz jak ananas. Można por wysiewać do doniczki na parapecie, później przepikowywać i po rozpikowaniu na miejsce stałe, dopiero jak już będzie się na ogród siało warzywa. Ale można też go wysiać bezpośrednio do ziemi i dopiero później wysadzać na miejsce stałe. Są osoby, które w ogóle wysiewają por, nie wysadzają później, nie przesadzają, nie robią z nim nic, tylko go przerywają i on tak sobie rośnie. Ja tutaj wysieję go wrzątki i zobaczę. Albo go później wykopię, rozpikuję sobie do momentu i zanim nie pójdzie na miejsce stałe, albo zostanie mi tutaj i dopiero go będę wysadzać na miejsce stałe, bo jednak trzeba mu troszeczkę korzonki skrócić. Wtedy on bardzo ładnie przyrasta tutaj na masę zieloną, górną. Nakryliśmy już tutaj z Edziem agrowłókniną i powiem Wam, że miałam agrowłókninę w tamtym tunelu foliowym. Składałam, wywietrzyłam tą agrowłókninę. Cały czas tunel foliowy był zamknięty. No i tak poskładaliśmy tą agrowłókninę. Ładnie położyłam sobie na stole, zapomniałam zamknąć drzwi, znaczy zapomniałam, no nawet nie przyszło mi do głowy, mówię, zostawię, niech się ten namiot foliowy też tam już mi wietrzy, niech to się wszystko przewietrza, szykuje się do sezonu. I dzisiaj teraz poszliśmy z Edziem po tą agrowłókninę, wynieśliśmy nic, weszliśmy tutaj, ja tak czuję, no coś śmierdzi kotami. Wiecie, jak mi koty, kurcze, przez noc zlały tą agrowłókninę? Szok, dosłownie. A fuj, żebym miała kolejną, to bym tej nawet nie wnosiła tutaj. No, ale na razie musi być. Kurczę, niech jest już przykryte, niech ta ziemia mi się tutaj dogrzewa. O, ja kręcę, ale daję, mówię Wam. Truskawki też już tutaj przyniosłam. Na razie je powiesiłam, żeby one troszeczkę odparowały, bo teraz cały czas pada, każdy dzień praktycznie coś popaduje i tutaj jest ziemia dosyć mocno przelana w tych truskawkach. One troszkę odparują z tej nadmiernej wilgoci, troszeczkę przeschną i też będę chciała tutaj zrobić coś takiego, że taki daszek z agrowłókniny i poustawiam sobie te truskawki, ponakrywam, żeby one szybciej zaczęły mi tutaj, żeby wegetację ich przyspieszyć, żeby mieć te owoce prędzej. No i później, jak już w marcu zacznę tutaj dogrzewać butlą, to wyciągnę spod agrowłókniny i powieszę sobie je. Tak samo zrobię z kwiatami. Mam różnego rodzaju groszki pachnące, jakieś takie zwisające kwiaty, pelargonie też będę tutaj sobie wieszać, a na razie będę tutaj pod stołem robić takie czapy okrywowe, ale to w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak będzie to u mnie wyglądało. A na dzień dzisiejszy zwijam się i idę stąd, bo nie idzie wytrzymać tego smrodu. Życzę Wam dużo radości, udanych już takich wysiewów, no i żeby Wam się taka niemiła niespodzianka nie trafiła, jak mi. Teraz koty, niestety one już mają swój okres godowy i kocury w tym okresie, jak się pędzą, wydają ten mocz, znaczą swój teren, zaznaczają, co jest ich, gdzie one mają swój rewir. Ten mocz jest bardzo intensywny i siurają wszędzie, gdzie popadnie. Także jeżeli macie jakieś agrowłókniny, wynosicie pościel, a macie koty, uważajcie, bo dosłownie to jest chwila, moment i wszystko później tak daje, że ciężko jest to wywietrzyć. Ja już nie mówię o wytrzymaniu w takim czymś. Trzymajcie się, kochani. Życzę uśmiechu, dużo zdrowia, radości i do następnego.